Dożynki w Supi Koneckiej to nie tylko święto rolników, to tak naprawdę dzień tej gminy, najważniejsza uroczystość w roku. Nie ma więc co się dziwić, że w minioną niedzielę na placu targowym w Supi Koneckiej już od wczesnych godzin popołudniowych pojawiły się tłumy. Święto rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, którą sprawowali księża Henryk Podgórski, Mieczysław Piasek oraz Piotr Szczot. Następnie z miejscowego kościoła mieszkańcy, władze oraz goście przewędrowali na wspomniany plac. Tam starostowie dożynek Martyna Skiba i Piotr Dąbrowski obdarowali wszystkich chlebem upieczonym z tegorocznej mąki. Podniosłość tego dnia podkreślał wójt Robert Wielgopolan. Myślę, że w takiej gminie jak nasza, typowo rolnicza, ta uroczystość powinna być jednak kontynuowana, pielęgnowana i odbywać się tradycyjnie rok w rok. Także to, co w tym roku chcemy, to myślę, że w przyszłym roku jeszcze bardziej na takie dożynki zaprosimy więcej jeszcze może uczestników, więcej rolników nam przybędzie i będzie, myślę, że z roku na rok ta uroczystość będzie się rozwijała. Wcześniej dożynki w Supi nie odbywały się każdego roku, czasem zastępował je festyn, ale z ust mieszkańców w niedzielę dało się usłyszeć, że to jednak święto plonów jest dla nich czymś ciekawszym. Nie ma się czemu dziwić, bo podczas dożynek atrakcji jest co niemiara. W Supi wybierano najpiękniejszy wieniec spośród tych uplecionych przez gospodynię z Rudy Pilczyckiej, Pilczycy oraz Mnina. Specjalne jury miało za zadanie wybrać też najlepszy lokalny przysmak. W tym drugim konkursie wystartowały sołectwa Mnin, Pilczyca, Wólka, Ruda Pilczycka, Hucisko oraz Supia. Komisja zdecydowała o przyznaniu równorzędnej nagrody w wysokości 350 zł przedstawicielkom każdego z nich. My zaś musimy przyznać, że najlepszym produktem była zimna maślanka wyprodukowana z mleka miejscowych krów. Bardzo ważną częścią dnia była oficjalna prezentacja herbu gminy Supia Konecka. To swoiste logo jednostki samorządowej powstało w tym roku. Chcielibyśmy dzisiaj oficjalnie wprowadzić herb naszej gminy. Herb został ustanowiony na 20. sesji Rady Gminy uchwałą o ustanowieniu herbu i zasadach jego stosowania. O herb staraliśmy się, bo byliśmy jedyną gminą w powiecie koneckim, która nie miała herbu. Tak jak kiedyś rycerstwo i szlachta określali się herbem, tak każda gmina, każde przedsiębiorstwo przecież ma jakieś logo. Więc ten herb stanowi dla nas bardzo ważną, ma dla nas bardzo ważną symbolikę. Herb powinien nas jednoczyć, powinien nas pobudzać do działania i ten herb powinien pokazywać to, co w nas jest dobre, to, co mamy do zrobienia dla Państwa. Natomiast o symbolice najmłodszego herbu w naszym powiecie, który został stworzony przez heraldyka Krzysztofa Dorcza, opowiedział nam wójt Wielgopolan. Każdy herb musi się dostosowywać do, że tak powiem, zależności, czyli województwo, powiat, gmina. I tu w naszym herbie odniesieniem do powiatu jest koło wodne, czyli połowa koła wodnego, odniesienie do herbu powiatu. Natomiast drugą częścią jest słup. Jest to taka średniowieczna budowla mieszkalno-obronna, która tu w tym miejscu, w miejscowości Słupia, stała w średniowieczu. To było na granicy dwóch kasztelanii, Żarnowieckiej i Małogoskiej, gdzie w sumie taki słup stał i tutaj pełni taką rolę obronną. Pomoc. Pani Aniu, jest Pani niezastąpiona. Nie, może ktoś jeszcze. Pani Przewodnicząca, może Pani? Pani gada, zapraszamy z Warto dodać, że do Supi przybyło mnóstwo gości, w tym przedstawiciele Rady Gminy w Końskich, Marek Kozerawski i Zbigniew Kowalczyk, wójt Rudy Maleńskiej Leszek Kuca, przewodniczący Rady Gminy w Gowarczowie Czesław Ludwikowski, wójt Fałkowa Henryk Konieczny, wicestarosta konecki Andrzej Lenart oraz wicemarszałek województwa Agata Binkowska. Ta ostatnia odczytała list, który do Supian skierował marszałek Adam Jarubas. Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które w trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Pan marszałek rozpoczął od cytatu świętego Jana Pawła II, bo któż jak nie taki orator mógłby tak pochlebnie wyrażać się o rolnikach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dorocznego święta plonów. Dożynki są dniem szczególnym, jednym z najpiękniejszych świąt w roku. Dziękczynienie składane za plony ziemi jest ściśle związane z kulturą chrześcijańską Polaków. Jest przejawem naszej wiary oraz miłości do ziemi.
Od niepamiętnych czasów uroczystość dziękczynienia nazywamy dożynkami. To czas ostatnich zbiorów z naszych corocznych plonów, a także wielkiej uczty ku czci płodności Matki Ziemi. Jednak mieszkańcy czekali przede wszystkim na nadejście wieczoru. Wtedy to w Supi Koneckiej miało się zrobić bardzo muzycznie. Postawiliśmy w tym roku na disco polową taką małą galę. Będzie kilka zespołów, trzy zespoły. Będzie też Casino, Redox i także między innymi takie dosyć znane zespoły disco polowe. Oprócz wspomnianych zagrała też grupa Goran. Swoje występy dali uczniowie z miejscowych szkół, a po koncertach do późnych godzin nocnych publiczność zabawiał DJ Mariusz Jurkowski.